Restauracja Pobyku. Jesteśmy z Janem Cioskiem, dziennikarzem bokserskim, aktorem, autorem książki o Tomaszu Adamku i porozmawiamy sobie trochę o tym boksie, który ostatnio przeżywa dobry okres. No i zacznijmy może od soboty. Luke Campbell, Wasyl Łomaczenko, no i rozmawialiśmy jeszcze przed tym wejściem i pod wrażeniem jesteś oczywiście Łomaczenki, natomiast samego stylu, jak pokonał mistrza olimpijskiego, no coś niesamowitego. Ciężko nie być pod wrażeniem Łomaczenki, no to jest facet, jest kosmitą i walczy na poziomie nieosiągalnym tak naprawdę chyba dla nikogo innego dzisiaj. Ja nie bardzo widzę kogoś, kto mógłby być sensownym przeciwnikiem dla Łomaczenki. No, facet jest, mówię, absolutnym geniuszem, potrafi w ringu zrobić wszystko, boksuje w sposób totalnie kompletny, a przy tym jeszcze ma coś, czego wielu innych wybitnych pięściarzy nie ma, to znaczy jest doskonałym taktykiem i strategiem. On potrafi rozpracować rywala, potrafi rozłożyć jego boks na czynniki pierwsze, wyciągnąć odpowiednie wnioski, przygotować odpowiednią strategię, a potem ją po prostu zrealizować. I w ten sposób powstaje mieszanka absolutnie zabójcza dla wszystkich innych. No. Na ile bokserów rodzi się jeden taki? Nie umiem powiedzieć, no na pewno na wielu. A tak jakbyś sobie mógł przypomnieć takich ringowych geniuszy, to oprócz Łomaczenki, kto by to był? Jest bardzo niewielu bokserów takiego formatu, bez dwóch zdań. No to są pojedyncze nazwiska, gości, którzy... Bo powiedzmy jedną rzecz, mamy różne dyscypliny sportu, gdzie następuje przejście z kariery olimpijskiej na karierę zawodową. W boksie to tak naprawdę są dwie różne dyscypliny sportu, bo tu mamy rundy, trzy rundy krótkie, walkę wcześniej w kaskach, teraz już bez, ale to jest zupełnie inny sport. A potem przychodzi ktoś i walczy o Mistrzostwo Świata 12 rund, bez kasków, w innych rękawicach, z innymi sędziami, z innym systemem punktowania. Wszystko się różni. Więc jeżeli ktoś jest w stanie osiągać ogromne sukcesy, największe sukcesy w boksie olimpijskim, zdobyć mistrzostwo olimpijskie, czyli ten absolutny szczyt, a potem jest w stanie w bardzo szybkim tempie przełożyć to na boks zawodowy, no to takich bokserów można wymienić na palcach jednej ręki. No przypomnę, że Łomaczenko w drugiej walce zawodowej walczył o mistrzostwo świata, tak? I był o krok, o punkcik od zdobycia tego mistrzostwa świata. Do dzisiaj to jest jego jedyna porażka. Mój Boże, no naprawdę, geniusz, czapki z głów i ładnie ktoś napisał, nie zacytuję to dokładnie, bo nie pamiętam, kto to był, ale myśl ogólna była taka, że trochę tak jak powinniśmy się cieszyć, że oglądając piłkę nożną, że żyjemy w epoce Messiego i Ronaldo i Lewandowskiego może troszkę też, no to powinniśmy się cieszyć, że żyjemy w czasach Łomaczenki, że możemy oglądać tego gościa na żywo, możemy śledzić jego karierę, patrzeć na to, jak fantastycznym pięściarzem jest po prostu. No, naprawdę cieszmy się, bo to długo nie potrwa pewnie. A następców na takim poziomie nie widzę. No. Słuchaj, a propos następców czy nie następców, to ostatnio mieliśmy sukcesję tronu wagi ciężkiej. Może nie tak ostatnio, bo już trochę czasu minęło. Andy Ruiz Jr. pokonał Joshua, teraz będzie rewanż w Dubaju. No i twoim okiem, bo kursy bukmacherskie wskazują jednoznacznie, że Joshua jest grubym faworytem tej walki. No, gruby to on nie jest, on jest pięknie, pięknie wyfitowany, ale no tak, jest faworytem. Myślę, że ciężko znaleźć argumenty na to, że Ruiz mógłby wygrać także rewanż. Jest kilka argumentów. Po pierwsze, w pierwszym pojedynku zadziałał element zaskoczenia, to znaczy Joshua był bardzo pewny siebie, był przekonany o tym, że jest niepokonany i dalej będzie niepokonany. Myślę, że zlekceważył Ruiza. Krążyły plotki też, że był znokautowany na sparingu, co też na pewno miało, tuż przed walką, co też na pewno miało wpływ na to, że później te bomby odniosły efekt. Poza tym ważna rzecz, walka odbyła się w Stanach Zjednoczonych, były kontrole antydopingowe, wszystkie dość dokładne. Walka rewanżowa odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Pewnie kontrole, a nawet na pewno nie będą tak szczegółowe i tak dokładne. Myślę też, że Andy Ruiz był bardzo głodny tego zwycięstwa, on go bardzo pragnął, został pierwszym meksykańskim mistrzem świata wagi ciężkiej, legendą w swoim kraju, krąży teraz od jednego programu do drugiego, od jednej telewizji do drugiej. Ale w Ciosku jeszcze nie był. Nie zapraszałem go, wiesz, nie mówi po polsku, jak się tylko nauczy, dostanie zaproszenie. Tak samo Anthony Joshua, jak tylko nauczy się polskiego, to natychmiast. Ale Lennox Lewis był po angielsku. Nie, to David Haye był. Przepraszam, tak. David Haye. No, David Haye był, ale to dlatego, że był mistrzem świata dwóch kategorii wagowych, a Joshua i Ruiz są mistrzami tylko jednej kategorii wagowej. Także albo język polski, albo druga kategoria wagowa.
Dobra, ale w takim razie rewanż, jak widzisz, jak to może wyglądać? Ja spodziewam się tego, że po pierwsze Joshua będzie doskonale przygotowany pod każdym względem, po drugie go na pewno nie zlekceważy. Spodziewam się, że po prostu będzie boksował znacznie mądrzej, nie będzie szedł na wymiany, nie będzie dążył do tego, żeby znokotować Ruiza jak najszybciej. On będzie boksował swoje i myślę, że to się skończy albo wyraźną wygraną na punkty, albo technicznym nokautem gdzieś tam w drugiej części dystansu. Będę zdziwiony, jeśli Ruiz będzie w stanie przetrzymać i wygra tę walkę. To byłaby duża sensacja, naprawdę duża. Mimo, że to on przystępuje do pojedynku rewanżowego jako mistrz trzech kategorii wagowych, mimo że teoretycznie ma jakąś tam przewagę psychiczną, bo tego niepokonanego Anglika znokautował, nie sądzę, żeby to się mogło powtórzyć. Nic dwa razy się nie zdarza, jak to się mówi. Nic dwa razy się nie zdarza, miejmy nadzieję, że czarne lato polskiego zawodowego boksu, męskiego zawodowego boksu też się nie zdarzy. Spore rozczarowanie wobec trzech dużych walk naszych, że tak powiem, no flagowych postaci w tej chwili w boksie. No niestety tak się stało. No, przepraszam, Adam Kownacki wygrał jednak. Adam Kownacki wygrał i to jest ważne dla polskiego boksu, natomiast zaczynając od porażek, no to oczywiście porażka Izu Gonocha była bolesna i zaskakująca mimo wszystko. Porażka Artura Szpilki była raczej wkalkulowana i można było się jej oczekiwać. No wyszło to bardzo brzydko, znaczy no nie było tam żadnego argumentu, to się skończyło bardzo szybko. Kariera Artura po raz kolejny znalazła się gdzieś tam w narożniku, liczona już do 8. Zobaczymy, czy ta kariera zdoła się pozbierać. Myślę, że tak, bo Artur ciągle ma nazwisko, już ogłoszono kolejną jego walkę, główna walka wieczoru w Polsce na gali, więc w Sosnowcu, tak. Wreszcie coś dobrego w Sosnowcu. W każdym razie, żartuję oczywiście, w każdym razie Artur Szpilka wraca. Jeśli chodzi o Krzysztofa Głowackiego, no to widziałem, siedziałem tuż przy ringu. Obawiałem się od początku tego, że skandal, wszyscy krzyczeli, mówili o oszustwie, złodziejstwie i tak dalej, natomiast minie miesiąc, dwa i nikt nie będzie pamiętał. I tak się stało mniej więcej, to znaczy to świat nie pamięta. Świat ma gdzieś to, co tam się stało. Jest mistrz świata nowy, jest finał turnieju, o ile do niego dojdzie, bo tam zdaje się poważne problemy finansowe organizatorów. W każdym razie nikt już nie pamięta o tym, że Głowacki został ordynarnie oszukany i okradziony i trafiony łokciem. I nikt o tym nie pamięta, więc szkoda, boleśnie, ale tak to jest, business as usual i po prostu jedziemy dalej. Myślę, że Głowacki jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Jeśli mówimy o tych trzech nazwiskach, to największe szanse daje właśnie Krzyśkowi, że jeszcze gdzieś do tych dużych walk dojdzie w miarę szybko. No i ostatnie nazwisko to Adam Kownacki, on wygrał, on jest na fali cały czas dobrej, mimo że ta walka nie wyglądała tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Zadał mnóstwo ciosów, przyjął mnóstwo ciosów, ale okej, może już myślał o tym, że syn się zaraz urodzi. Syn już się urodził. Teraz czas na dietę, na lepsze przygotowanie fizyczne, na włożenie w walkę tyle samo serducha co do tej pory i będzie dobrze. No. Słuchaj, spotkałem się z wieloma opiniami, komentarzami, że walka z Areolą była jednak słabszą walką wykonania Adama, mimo że była genialna do oglądania, działo się naprawdę dużo, ale że dyspozycja Adama pozostawiała wiele do życzenia. Ty też masz takie zdanie? No zdecydowanie tak. Znaczy, wiesz, zwycięzców się nie sądzi. Liczy się kolejne W w rekordzie i to, że zero po stronie porażek cały czas jest jakby aktualne. Natomiast no, Adam Kownacki nie może przyjmować tak dużo ciosów. No, zwłaszcza od gościa, który jest tuż przed emeryturą, dobiega 40, już jest niby wyboksowany i tak dalej, no a lokuje po prostu setki ciosów na głowie Adama Kownackiego. Okej, Adam pokazał, że ma super twardą szczękę, że ma serducho do walki, że potrafi zadawać mimo nadwagi sporej, mimo tej takiej nie do końca fit sylwetki, że jest w stanie zadawać niewyobrażalnie dużo ciosów. To przecież była rekordowa walka. Najwięcej zadanów ciosów, najwięcej łącznie ciosów, najwięcej trafionych, no wszystkie rekordy możliwe praktycznie pobite. Natomiast musimy pamiętać o jednym. Adam Kownacki nie celuje w walki z Chrisem Areolą czy z jakimś, powiedzmy, zawodnikiem z szeroko pojętego zaplecza pierwszej, nie wiem, 20-30 światowych rankingów. Adam Kownacki celuje w walkę o Mistrzostwo Świata. Jeżeli myślimy o Mistrzach Świata, o Wilderze, czy o zawodnikach z okolic, czyli czy Fury, czy Joshua, czy teraz Andy Ruiz, no nie bardzo sobie wyobrażam, że Adam Kownacki mógł przyjąć 300 czy 400 ciosów od któregoś z tych gości i dalej stać na dwóch nogach. No,
zmierzam do tego, jeżeli Adam poważnie myśli, a wiem, że myśli poważnie o tym, żeby zdobyć tytuł mistrza świata, no to musi poprawić defensywę i musi poprawić przygotowanie fizyczne. Po prostu musi mniej ważyć i mieć szczelniejszą defensywę, bo po prostu taki zawodnik jak Joshua czy Wilder, no po prostu go znokautuje. Jeszcze Maciej Suleński jest tym czwartym nazwiskiem, gorącym nazwiskiem polskiego boksu. No i właśnie taka porażka z Dimitrosem Andrade, wbrew pozorom myślisz, że to może być jednak dobre dla Maćka, bo ci najwięksi no przestaną, że tak naprawdę gdzieś tam uważać go za wielką nie wiadomo, tylko będą widzieć jego luki i te walki mogą się sypać. Może tak być oczywiście, natomiast no cóż, Maciek Suleński przegrał z Jacobsem, przegrał z Andrade. No zwłaszcza ta druga walka była słaba po prostu, no nie oszukujmy się, no nie wygrał żadnej rundy chyba w tym pojedynku, było to mocno jednostronne widowisko, coś nie zagrało, nie wiem czy zabrakło serca, czy zabrakło czegoś w przygotowaniach, czy jednak ta współpraca z Piotrkiem Wilczewskim nie ułożyła się idealnie, nie wiem, na pewno jest czas na wyciągnięcie wniosków, na pomyślenie nad tym, co dalej, bo Maciek niewątpliwie jest świetnym pięściarzem i stać go na dobre wyniki, na wygrywanie poważnych walk. Co dalej z jego karierą? Może być tak, jak mówisz, że rzeczywiście po walce z Jacobsem był traktowany jako taki, co może zrobić sprawić sporo kłopotów tym najlepszym. Teraz po tym, jak Andrade go obnażył troszeczkę, to mogą traktować Maćka z większym takim dystansem. Może tak być, że się posypią te propozycje. No oby, bo mój Boże, no potrzebujemy dobrej walki w polskim boksie, takiej spektakularnej walki. Potrzebujemy czegoś takiego jak ostatni mecz polskich koszykarzy z Chińczykami. No umówmy się, nikt w Polsce nie interesuje się szczególnie koszykówką, to jest jakieś tam malutkie grono fanatyków basketu, tak. A nagle wczoraj ten mecz z Chinami wszyscy oglądają, przeżywają, Twitter cały zasypany komentarzami, wow, super, ekstra. Takiej walki w boksie potrzebujemy, polskiej walki, gdzie po prostu ludzie wstaną i będą mówić, wow, ale pojedynek, mamy polskiego mistrza świata, mamy, wiesz, tak jak była walka z Hukiem, czy jak były walki słynne Tomka Adamka, czy Andrzeja Gołoty, no coś takiego, co porwie tłumy. Tego potrzebujemy i oby do tego doszło jak najszybciej, bo boks jest zbyt piękną dyscypliną, żeby siedzieć w jakimś tam, w jakiejś stodole i przeżywać kryzys, no. Słuchaj, ostatnio gdzieś tam szukanie nowych twarzy, Knockout Boxing Promotion, dość ciekawa, że tak powiem, inicjatywa, bo otwarta rekrutacja dla zawodników chcących przyłączyć się. Podobno 150 zgłoszeń przyszło, twoim zdaniem? To tak naprawdę powinno się tak odbywać, że jednak nie ma skautów, a otwarte zgłoszenia? No powinno się odbywać tak, że po prostu duża grupa zawodowa bierze i podpisuje zawodowy kontrakt akurat z tym medalistą polskim olimpijskim, który jest najciekawszym prospektem. No ale umówmy się, medalistów nie byliśmy od 27 lat na żadnej poważnej imprezie. I ja raczej... To stoi za szybą ten olimpijczyk nasz. Olimpijczyk, ale nie medalista, tak, Igor Jakubowski. No niestety tam do medalu była daleka droga i mocno wyboista. W każdym razie no powinno być inaczej. Powinno być tak, że rzeczywiście będziemy podpisywać kontrakty z tymi, którzy się wykazali na imprezach międzynarodowych, amatorskich. Tak nie jest, więc no cóż, no skauci są i działają i podpisują te kontrakty z obiecującymi chłopakami z amatorów, ale myślę, że każdy pomysł na popularyzację boksu jest dobry. Pamiętajmy o tym, że czasy się zmieniają i jakby to, co kiedyś mogłoby nas szokować, to dzisiaj może być czymś zupełnie normalnym. Jesteśmy w epoce YouTube'a, w epoce mediów społecznościowych i tak naprawdę może się okazać, że chłopak młody, zdolny, który chce trenować, przyciągnie więcej kibiców niż taki, który niby już jest jakoś tam utytułowany, był mistrzem Polski raz, drugi, trzeci, ale nie szczególnie przyciąga kibiców. Myślę, że to jest dobry pomysł, to jest ciekawa inicjatywa. Najboże, żebyśmy za 2-3 lata rozmawiali o tym, że wow, ale to był super pomysł, że takiego zdolnego chłopaka udało się takim castingiem pozyskać, a dzisiaj jest z niego taki pożytek. No, by tak było. I ostatnie pytanie, a propos Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Duża rewolucja, AIBA odsunięta od organizacji turnieju eliminacyjnego do turnieju, który będzie na samych Igrzyskach. Twoim zdaniem, jak to się może potoczyć? Myślisz, że to może być koniec tak naprawdę AIBA, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie i będzie to już organizacja, która tylko robi Mistrzostwo Świata? Dobre pytanie, ale oczywiście nie wiem. No,
Cóż, był taki bałagan, taki burdel w Waibie, tyle nieprawidłowości, różnych rzeczy, które działały totalnie tak, jak powinny, tyle wałków sędziowskich, tyle ustawianych wyników, że dobrze, że ktoś w końcu walnął pięścią w stół, powiedział, że wystarczy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski próbuje robić porządki. To jest super, to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że wszyscy na tym skorzystają, łącznie z AIBą, bo jakby to jest odpowiedni czas na oczyszczenie i to, no to nie była żółta kartka, tylko to była taka czerwona kartka i zawieszenie na ładnych parę meczów. Tylko dobrze może być. A czy na następne igrzyska w Paryżu będzie inaczej? Zobaczymy. Tak naprawdę zależy, jak to będzie wyglądało w Tokio. Ciężko prorokować. Natomiast jeśli chodzi o same igrzyska, no to bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś w końcu przerwał te indolencje trwającą 28 lat polskich pięściarzy. Pamiętam Wojtek Bartnik w 1992 roku, ostatni medal. No nie może tak być. Polski boks jest zbyt utytułowaną dyscypliną, żeby pozwolić sobie na 3 dekady czekania na medal. No mój Boże, bywało igrzyska, że nasi bokserzy przywozili po 6 medali z jednych igrzysk. No, dzisiaj cała reprezentacja Polski zdobywa 10 medali na igrzyskach olimpijskich. No i wsparcia ze strony boksu nie ma żadnego. Czy coś się może zmienić w Tokio? Nie zadałeś tego pytania, więc odpowiem sam z siebie. Mam wielką nadzieję, trzymam kciuki za Elę Wójcik. To jest świetna dziewczyna, która po pierwsze jest bardzo zdeterminowana i bardzo wie, czego chce. Po drugie ma naprawdę duże umiejętności. Właśnie zdobyła srebro i mistrzostw Europy, wcześniej brąz igrzysk europejskich. Stać ją na to, żeby powalczyć o medal olimpijski, no ale to oczywiście jest wielka niewiadoma, jak się ułoży. Mam nadzieję, że się ułoży dobrze i za rok o tej porze będziemy rozmawiać o tym, że jak fajnie, że w końcu medal olimpijski się przytrafił. No właśnie, tak uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem wyrzucić, że może nie mężczyźni, to kobiety. Bo jest też Karolina Koszewska, nie wiem jak tam z wiekiem naszej pięściarki tutaj z Warszawy, ale jest jeszcze Sandra Drabik, Sandra Kruk, więc tych dziewczyn trochę jest. No, tak naprawdę wygląda na to, że teraz boks olimpijski kobietami stoi w Polsce. Taka jest prawda, oczywiście. No, z całym szacunkiem do panów, no to nie widzę kogoś, kto mógłby medal olimpijski powalczyć. Mateusz Polski też nie? Mateusz Polski jest fajnym chłopakiem, ale no, tak jak patrzymy na wyniki imprez międzynarodowych, tych poważniejszych, no to ja tam Mateusza nigdzie nie widzę w czołowej czwórce. Nigdy. No więc dlaczego miałoby się zdarzyć na igrzyskach? Może, daj Boże. No, ma, nie dość, że ma talent, to ma jeszcze idealne nazwisko. Super, no daj Boże, natomiast myślę, że jeśli miałbym typować, a na przykład stawiać swoje pieniądze tym bardziej, no to postawiłbym, że jeśli ma być medal olimpijski, na który bardzo liczę, to może to być w głównej mierze Ela Wójcik. Karolina Koszewska jest świetną babką, bardzo ją lubię i szanuję i kibicuję jej od początku kariery. Jest moją rówieśnicą, więc no kobietom się wieku nie liczy, ale ja mam 36. 36 lat, więc no jest to bardzo zaawansowany wiek oczywiście jak dla pięściarki. Natomiast Karolina pokazała, że potrafi ciągle bardzo dobrze, ma świetne warunki, bardzo długie ręce, niektóre dziewczyny sobie z tym kompletnie nie radzą. Zdobyła złoto igrzysk europejskich w Baku. Czy stać ją na medal olimpijski w Tokio? Czy stać ją na to, żeby się zakwalifikować? Bo to jeszcze jest tak, że będą turnieje kwalifikacyjne. Powiem tak, no jak się uda zakwalifikować, to potem wszystko jest możliwe, bo to są czasem dwie walki wygrane i jest medal. Więc otrzymajmy kciuki, żeby się udało, bo Wojtek Bartnik już ma zdecydowanie dość czekania na to, żeby ktoś go zastąpił na tym stanowisku ostatniego polskiego medalisty olimpijskiego. Rozmawiałem z Wojtkiem niedawno i mówił, że to jest po prostu skandaloza. No więc liczymy, że ten skandal zostanie zakończony w Tokio, że będziemy cieszyć się z kolejnego medalu. No i oczywiście zapraszamy do słuchania Ciosek na wątrobę. W każdy czwartek o 19:00 Weszło FM. Zapraszam serdecznie. Jan Ciosek. Dzięki.